Jeżeli na przykład ucho przyłożymy do takiego zegara, słyszymy takie tykanie. No to się kojarzy z biciem serca, to jest coś przybliżonego takiego. Prawda? Coś się tam dzieje, to znaczy, że to żyje. Moja mama, mówiąc do mojej babci, pytała się, czy był jakiś zegarmistrz u nas w rodzinie. Okazało się, że nie. Nikogo nie było takiego. I moja mama się tak zaśmiała i powiedziała, że mając mnie w brzuchu, nic jej nie tykało. Dookoła mnie wszędzie musiały być zegary. Nawet nie zabawki, jako małe dziecko, tylko jakieś, no, coś, co po prostu przedstawiało zegar budzik, czy zegarek, czy cokolwiek. Musiałem to mieć. Z moim ojcem to było tak, że on był mechanikiem samochodowym. Brał mnie do warsztatu samochodowego właściwie na siłę. I mi mówi, tu masz taką śrubę i taką śrubę, wkręć tą śrubę tu. A ja do tego podchodziłem z takim zniechęceniem, że ta śruba albo mi gdzieś do kanału spadła, później nie można jej było znaleźć, no to się wściekał na mnie. I zastanawiał się tak naprawdę, co ty będziesz w życiu robił, jak ty się niczym nie interesujesz. No ja mu powiedziałem, nie, to nie jest tak, że ja się niczym nie interesuję. Fascynuje mnie coś w starych zegarach. One są mniej więcej wszystkie z pierwszej połowy XIX wieku. Są w stanie doskonałym, są po konserwacji zarówno jak i stolarskiej i mechanicznej, także wszystko jest z nimi w porządku. Było troszkę przy nich pracy. Były bardzo zaniedbane, były wyciągnięte chyba z jakiegoś strychu czy tam piwnicy i dotarły do mnie w opłakanym stanie, ale udało się zrobić kompleksową renowację tych zegarów. Ja się kieruję w tym zawodzie czymś takim na przykład, że wystarczy mi tylko popatrzeć na jakiś mechanizm. Przystępuję do demontażu wszystkiego. Bez robienia zdjęć. Koduję wszystko w głowie, jak co było, jak należy to później ustawić od nowa, żeby było to ustawione tak jak kiedyś, no bo to nie jest sztuką zrobić coś po prostu tak byle jak, żeby tylko działało. To jeszcze musi mieć ten smaczek taki. To coś. Musi to być. Jest w tym coś, tak jak mówię, z magii jakiejś takiej, do końca może niewyjaśnionej, ale w każdym razie, gdybym miał się drugi raz urodzić, też pewnie chciałbym być zegarmistrzem. Nie widzę innego zawodu, dla mnie przynajmniej atrakcyjniejszego niż ten zawód. Niesamowity spokój. To potrafi ukoić każde moje nerwy. Wystarczy, że jakiś mechanizm rozbiorę, zapoznam się z nim, jaki zakres prac przy nim będzie, co trzeba przy nim zrobić, czy dużo, czy nie. Najlepiej jakby było dużo. Bo z drugiej połowy XIX wieku, nie, sporo innowacji. Proszę zobaczyć, on jest jak ze złota, prawda? No a ten mechanizm był po prostu czarny. To było wyjęte gdzieś ze strychu. No, wszystko działa, wszystko jest sprawne, a on wyglądał naprawdę jak wyjęty wręcz ze śmietnika, można powiedzieć. Czasami chciałbym cofnąć czas, nie myśleć o problemach życia codziennego na przykład. Chciałbym się cofnąć do życia beztroskiego, do życia dziecka. No to by było fajne, tylko że to jest niewykonalne niestety.